Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. No, dzisiaj zaczynamy w kopalni. Tutaj brakuje nam oczywiście zombiaczków. Ogólnie na początku może zacznę od tego, że mega wielkie, wielkie dzięki za wszelkie komentarze, które mi zostawiliście. Było ich trochę i naprawdę wszelkie podpowiedzi, że... Przyszedłeś się przytulić? A nie. Po prostu stąd zabrał rzeczy. No dobra, jak sięgasz stąd, no to spoko. Nie ma problemu. Mówiliście mi jeszcze odnośnie tego tartaku, że tam można jeszcze jednego zombiaka bodajże wsadzić i on będzie piłował to drewno. Ja tego nie zauważyłam. W ogóle na początku nie zauważyłam, że trzeba dać jednego, żeby ciął to drewno, no ale wiecie. W końcu się udało. Bodajże tutaj, tak? Jeszcze będzie można... Aha, ty jesteś od transportu, więc wiesz co? Podnieś zombie. No tu cię nie mogę. Nie mogę cię do piły wrzucić chyba. Tu też nie. To gdzie ja go mogę wrzucić do tej piły? No z tej strony nie mogę. No spodziewałabym się, że tutaj, ale... Oj. Ale coś tu nie działa. Jakoś to nie chcę. Chyba, że muszę coś odblokować ewentualnie. No nie wiem, na razie go zostawimy tutaj, niech on mi zanosi te całe pnie. Ja sobie te pnie będę już przecinała. Nie jest aż tak źle. O kurczę. Użyj... dom. Nie wiem, czy zdążę. Chciałam do Inkwizytora przecież lecieć, no bo... Można by było ruszyć misję. A, chyba nie zdąży. No zobaczymy. Bo jakbym teraz z nim zagadała, to możliwe, że on tam już, wiecie, to całe miasto przeszukał, przebadał, znalazł to wszystko tam skażone. Ale mi słońce daje w monitor, no pięknie, nic nie widzę. No proszę, akurat teraz wyszło słońce. No tak, oczywiście. Inkwizytorze, daj mi jeszcze minutkę. Minutkę, nie ruszaj się. I mam cię. Mój panie, jak udała się audiencja? Fatalnie. Mroczne organy nic w jego opinii nie znaczą. Twierdzi, że to żaden dowód. Durnie. Podczas gdy trwoniły czas, klątwa nabiera na sile. Już wkrótce będzie za późno, by ją odwrócić. Wiem, że nasza współpraca nie należała do łatwych. Lecz po raz pierwszy pokornie proszę o twą pomoc. W imię mojej utraconej rodziny. Powiedz proszę, czy wiadomo ci o czymkolwiek, co nadawałoby się na dowód czarnowstwa lub nieumarłych, albo też okultyzmu? Nie no, w ogóle nie mamy zombiaków przecież u nas na cmentarzu. Mogę przynieść gadającą czaszkę mienie Mietek. Pod kościołem znajduje się mroczny ołtarz. O kurde. O kurde, nic mi o tym nie wiadomo. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie, nie, nie. Mietka na pewno bym nie oddała. On mi tyle pomógł, że nie ma szans. No mroczny ołtarz... No nie dokończyłam tego questa. Jakbym dokończyła questa ze Snake'iem, ewentualnie... Właśnie pisaliście mi, żebym dokończyła na ten 15 poziom, żeby zleść. No to może wtedy mogłam powiedzieć, że jest ten ołtarz, no bo on już mi nie będzie do niczego potrzebny, a tak to... Halo? Czemu nie robisz marchewki? Ty miałeś marchewkę robić. Powiedz mi, czy ty ją tutaj włożyłeś? 50-50-20. Poczekajcie, 113 zboża. Dam ci zboże do robienia. Zobaczymy, czy ty się nadsprawdzisz. Ciekawa jestem. A złotą cebulę już mam jakąś do zrobienia? Wow, dobrze im to idzie. Dwie skrzynki, dawaj. No dobra. To muszę tych zombiaków chyba więcej narobić. I cebulę. Będziemy cebulę przerabiać. Coś jeszcze? Złoto, srebro, to nie, to nie. Ewentualnie pudełko z towarami możemy z marmurem. Nie wiem, ile takie pudełko jest warte, bo wcześniej tego nie było. Mam nadzieję, że dużo, no bo jednak marmur wygładzony trochę... Czasu zajmuje na zrobienie. Okej, okay. I to by było na tyle. A tutaj jeszcze mi się żelazo pojawiło? Nie pamiętam. O, i miałam przecież jeszcze poukładać te
na cmentarzu. No dobra, tu poukładam. No, niewystarczające zasoby. No jak to niewystarczające zasoby? Znowu ci się skończył żelazny dół, to weź może ze dwa zrób. To żelazne dół to jednak idzie jak burza. Włożę je do skrzynki, żeby nie trzeba było... Wiecie, jedno, drugie i tak dalej. To włożymy je tutaj. I odłożę ten cały sztabki żelaza. O, ponieważ przyniosłam... Kurczę, ile tego jest. I mam jeszcze zwykłe żelazo. A bo on mi tu to przynosi. Chyba tak. Ile mam paliwa? 1300. No to bym jeszcze napaliła. No właśnie, on mi chyba, ten tam z kopalni, on mi przynosi tutaj te wszystkie surowce. Dobra, przytapiaj sztabki. Ja tam chciałam przytapiać sztabki, ale... No jak niewystarczające surowce? A, bo ja wygładzony blok przecież oddałam. No tak. A, i jeszcze. Zupa dyniowa i ciasto z... Ciasto... Nie, zupa dyniowa jest, zupa dyniowa. Musiałabym marchewki przynieść. Ona podobno daje dużo energii. Plus 60, plus 40. Głęboki sam poprawia. Plus 40? A jeszcze była... Nie, ciasto, jeszcze było to tutaj. Ciasto z winogron brązowe, niby da 100? No dobra, winogron ewentualnie brązowe można by było przynieść. No i fakt, to daje dużo energii. Tylko, że to wino też tak się zbiera z tych jabłek i nie ma co z nim robić, to... To można wypić, nie? Ale możemy zrobić trochę zupy i trochę... No tą zupę co mi było potrzebne? Marchewka. Marchewka na zupę i winogrona na... Na winogrona. Na ciasto. Bardzo dawno nie byłam... A czy ja w ogóle mogę zrobić ten blok wykładzony, bo tak... Szkoda, żeby się... O, można. 3, 4, 5, 6. Aha, to samo jakoś dobiera. No okej. Okay. Zastanawiałam się, jak to... O. Aha, na zmianę teraz mi będzie robił. To było dziwne. Je, patrzcie, raz blok, raz tą obudowę, ogrodzenie. I znowu czegoś nie masz. Nie masz tego. No dobra, nieważne. Ważne jest to, że dwa wygładzone bloki możemy na razie odłożyć. Srebro. Srebro też odłożyłem. Nie wiem, co robi srebro u mnie w ekwipunku. Chodźmy zobaczyć nasze winogrona. Nie wiem, czy one tam jeszcze żyją. Ale powinny. Oj, 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 no. No, przejdź przez ten most. I to będą chyba złote. Jak się nie mylę. Tak. Złote się przydadzą na złote wino, tylko że też no za dużo tego złotego wina. Albo może złote winogrona, a zrobię ciasto, może to wtedy doda mi mega dużo energii. I jeszcze tu mamy chmiel, ale ten chmiel na razie zostawię chyba. I tutaj mamy dalej złote winogrona. Zobaczę, co jest w skrzynce. Okej. To podkładam wszystko. I co my tu mamy? Mamy trochę srebrnego i mamy dużo... Trochę tego jest. Muszę przyznać. A czy jest nawóz? Nie ma nawozu. Czy ja mogę tutaj coś dobudować jeszcze? Nie. W sensie patrzyłam, czy może jakieś nowe rzeczy są. Pisaliście mi też, żebym pobiegała tutaj po tych stacjach budowlanych, popatrzyła, gdzie tam coś jeszcze można, wiecie, ciekawego wybudować. I ten papier nosiłam przy sobie, przecież chciałam na dole... Nie, to tam było, niedobra. Nieważne. Zamotałam się trochę. Dobra, zobaczę sobie, jak to ciasto będzie winogronowe wyglądało, gdybym ewentualnie na przykład zrobiła złote. I tutaj ten chmiel bym odłożyła, bo że od razu... Aha, nie mam tutaj wody. No pięknie. Chmiel odłożę. No właśnie. I tu mam te winogrona. To mi daje życie, ale to też mogę sprzedawać chyba... Ale to do kupca tylko.
To mi daje 30 życia i 90 energii. Ja bym to wzięła na dungeon. Tego weź trochę. Bo ja potrzebuję na życie coś. To będzie chyba dobre na życie. I winko zrobimy złote. Pójdę jeszcze... Czy ja mam kogoś, kto się balsamuje? Chyba nie, co? Mam nadzieję, że nie zapomniałam. I tutaj jeszcze wiecie, co możemy zbudować? Generator losowych tekstów. I tu bym potrzebowała 4 deski i złożone części żelaza. Też by można było zobaczyć, co to jest, ale kolejny zombiak byłby potrzebny. Ja zjem tą dynię. Oj. Trzy ciała. O kurde, zapomniałam, że dzwoneczek był na początku odcinka. No pięknie. To ty już chyba idziesz wąt, tylko ja z ciebie... O, może ja z ciebie wydobędę mózg? Krew? Skórę? Zostały ci dwie czaszki. Aha, nie mam... Nie mam energii. I można... Patrzcie, można mu to dodać? Ekstra mózg? To ja zaraz zobaczę, czy zombiakom. Tłuszcz z ciebie też wyciągnę, będzie na świeczki. To mi nie jest potrzebne już. Mi ty idziesz do spalenia, chłopie. Tu mam przygotowane miejsce do spalenia. Tak już jakoś się przyzwyczaiłam. Ty jesteś po tym zabiegu, więc teraz przydałby ci się ten balsam, a tobie... Tobie widać już chyba wszystkie balsamy, tak jest. Więc ty idziesz tutaj i z ciebie jeszcze ściągam krew. I tłuszczek. I ewentualnie mogłabym ci dodać... Aha, krew i tłuszczek. Aha, nie mogę ci dodać dodatkowo mózgu czy coś. No dobra, masz pięknie dużo czaszek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I my cię wskrzesimy. Dobra, leż sobie tutaj. Ciebie balsamuję. No to chodź w sumie ze mną. Gdzie by cię tu, mój drogi, postawić? Chyba, żebym do tych tekstów cię wrzuciła. Albo... W ogródku mam. Gdzie ja cię bym mogła wyrzucić? Albo do kopalni. Dobra, wiecie co? Przydałby mi się chyba jednak ziomek jakiś. Do marmuru albo do kamienia. Co do marmuru? Dziabaj ten marmur, kolego, co? Dziabaj go, dziabaj. Ja się nie pogniewam. No, bo ja tej marmurku nie mam. Szkoda, że on mi tutaj tego nie wkłada. No ale cóż. Nie można oczekiwać za wiele. Tu ostatnio dziubałam strasznie dużo. Wiecie, jak już tu jestem, to się prześpię. Wtedy mi się kamień teleportacyjny odnowi. Przeniesiemy się do domu. Wykonamy mszę. Zabiorę się za te nagrobki w końcu, żeby ten cmentarz jakoś wyglądał. Ale po mszy możliwe, że będziemy mieli 12 już. O kurde, jeszcze się nie zrobił? Serio? Daj mi to żelazo. Bardzo wolno to żelazo się przytapia. Chyba to zmienili. No i miałam jeszcze zajść do dungeonu. Kurczę, no nie wystarczy mi czasu w jednym odcinku na wszystko. Tyle rzeczy by się chciało zrobić. No ale cóż. Trzeba będzie nagrać jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Ta gra naprawdę nie ma końca. A muszę przyznać, że to drzewo ma bardzo dużo drewna w sobie. Bo tak dziabiemy to drewno i ono cały czas tam jest. Wiecie co, wezmę pszczółki przy okazji. Jak już tu jestem. O, jak na złość nie wyleciała ani jedna. Bo chyba brakuje nam dwóch, żeby zrobić kolejny ul. No ale jak zwykle. Nie pamiętam też, co było potrzebne na ten ul. Pozwolicie, że sobie przypomnę. Gwoździe i brzydkie deski. Miodem też często się zapychałam. Weź ten kamień już, jak idziesz. Zbierzemy tutaj ul, może się trafią dwie pszczółki?
Jedna. No oczywiście. Ilu? Aha, bo ty jeden aż z kopalni. Ty jak z kopalni chodzisz, ty masz kawał drogi, chłopie. Kawał drogi masz. O, a ja mam już pełno chyba tych bali. Brzydkie deski mi są potrzebne, bodajże. I gwoździe, ale to na ul. Dobra. A ja mogę chyba jeszcze jedno takie zbudować. Może bym zbudowała i wtedy on mi był dwa zapełniał. To nie jest takie głupie, a ja nie mam miejsca już. To odłóż. To odłóż. A ja mam tych desek i mam pali. Tych nie mam zbyt wiele. Drewna nigdy za wiele. Ja nie narzekam. Tu mam pszczółki, no to mam 19 pszczółek. Tu mam jakieś w ogóle ciasto. To chciałabym zażreć. To do kupca albo ewentualnie... Okej. Okay. Wiecie co, jeszcze ja tak nie lubię, jak to tak wisi poza tym piecem. Te się jakoś szybciej chyba przepalają, ja nie wiem. To jeszcze możesz odłożyć. Dobra, muszę szybko lecieć na mszę teraz. Miód możesz tu dać. Mam nadzieję, że zdążę. O matko, kolejne. Czerwone wino. Zdążę? Zdążę. Ja bym miała nie zdążyć. To... A, nie mam miejsca. Ło. Dobra, to chyba dzisiaj nie rozpalamy. A nie, możesz tu już odłożyć. Leci. Rozpal. Nie będę miała miejsca na wiarę w ekipunku. Nie szkodzi. I... Bum. Wydawało mi się, że to się zawsze świeciło. Dobra, chcę powiedzieć kilka słów. No, nasz kościół jest super. A gdybym wymieniła te nagrobki, może poszłoby lepiej, no ale... Będzie jeszcze nie jedna msza. Łomatko, ile wiary. Prosimy o datki. Właśnie, może uda się 12 golda w końcu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak liczę, wiecie. Aha, teraz ja nie mam miejsca. Dobra, to ja to pójdę podkładać. Tą książkę, tą wiarę. No, wiary nie odłożę. Ale książkę odłożę i gruszki odłożę. Świeczki w kształcie gruszek. Wezmę tą wiarę. No, muszę przyznać, że wiary teraz to jest łohoha. Łohoha. Tu mamy 36, tam mamy jeszcze więcej. Ja muszę iść tędy. Bo muszę tak odłożyć to, moi drodzy. I odłożyć te rzeczy. Chyba walnę jeszcze panu balsam, jak już tu jestem. To mam przebadane, nie? Tak. Ciekawa jestem, co bym z tego mogła dostać. I ty miałeś ten, to teraz jeszcze zielony możesz dostać, nie? Klejący. Balsamu się, chłopie, a my idziemy... A, marchewki się skończyły. Dobra, na razie sobie damy spokój z tymi chyba ciałami, chociaż nie. Ja bym tutaj powymieniała, ale... Dobra, damy tu ładne ogrodzenia, nawet jak będzie to przekraczało ilość czaszek. Bo i tak chcę, żeby to było ładnie. Na pewno będzie to lepiej wyglądało. Tutaj jaki ten... Ile tutaj było czach? 10 aż. O kurde. Te Geraltowi też damy, co? On tu będzie taki sam. Nic wokół niego nie zbuduje. Dobra, ty idziesz do domu. Ten usuń. Ten drewniany mi się nie podoba. Zamontuj taki ładny. Później zmienimy ciało. Tu jeszcze jest jakaś luka. To jest chyba kamienny ten z brzegu. A weź to. A kysz z tym. I tu jeszcze jeden. Ile mi zostało? A, ostatni. No dobra. Tu brakuje ewentualnie jeszcze jakiegoś nagrobku, ale... O, w sumie tu mamy. A, dobra. I tak będę wymieniać te ciała, i tak będę wymieniać te ciała. Więc damy mu ładny. Przynajmniej to fajnie wygląda. No tu teraz mi brakuje. I tu chyba jest też jakiś brzydki. Też kamienny.
Weź to usuń. Te też są inne, ale są jeszcze w miarę ok. Bo to są już po prostu marmurowe drugiego. Nie, to ten był chyba. Ten jest też kamienny. Ale żeś się schował. Nieładnie, nieładnie. Ok. Tutaj sobie... O, a ja mam tu wygładzony marmur. To ja to biorę ze sobą. Okej, elegancko. Już jest ładnie, co? Właśnie wkurzają mnie te numerki, że nie można ich wyłączyć, jak się wejdzie na ten cmentarz, bo tak psują ten taki efekt, jak się już ładnie zrobi cmentarz i chciałby się zobaczyć to, a to tak... Taki... Wiecie, o co mi chodzi. Ty ile kamienia ty mi znosisz, chłopie? Opanuj się. Cztery wygładzone marmurki idą tutaj. I żelaza, ile mi naznosił. Kupiec przyjdzie za niedługo, więc ja tutaj... A, jeszcze nie mam cebuli wystarczająco. A ty mi zboże. Dobra. Ja bym tu jeszcze ze dwa walnęła zombiaki, bo one naprawdę sobie radzą. Tylko... deski, gwoździe i proste części. O, ja to już mogę zabrać. I to też. I to też. Tu odkładam. To i to, i to odkładam. Elegancko. Na razie tutaj nic nie sadzę. Deski, proste części, gwoździe, tak? Srebrną cebulę mogę zasadzić. A jak najbardziej. No jeden John dzisiaj niestety. Coś jeszcze mogę? No mogę jedną złotą, no zrobię tam jedną złotą. Co za różnica. Niech sobie zombiak pochodzi. Idę na dżemkę. Przygotowałam się do dungeon. Kurczę, nawet na niego nie zaszłam. Aj, muszę iść teraz po zombiaczka. No, postawimy go na kolejną farmę, co? Ta farma to jednak, ona da nam pieniądze. Nie wzięłam pieniędzy z kościoła. No patrzcie. Leć. Leć, mój drogi. Jak ty tak mógł? Kurde, nie dość, że czekam na te pieniądze. Zbieram jest wszystkiego, czego się tylko da. I jeszcze mówiłam 5 sekund przed tym, jak mrza się skończyła, że chyba nam wystarczy, będziemy mieli 12 golda. I go nie wzięłam. No po prostu, ja nie wiem. 20. Miałam 11,84, teraz wziąłam 20, mam 11,74? Przecież ja nic nie kupiłam. Wydawało mi się, że miałam 84. Albo ja jestem jakaś, nie wiem, ślepa? Teraz się zamotałam. Czemu mam dwa ciała? Aha, bo jedno do spalenia. Widzicie, jak ja je spalę, to będę miała ten certyfikat, ale... No byłam przekonana. Bo tak jeszcze liczyłam, że właśnie 20 osób, oni tam dali po 1,44. Nie wiem. No ale trudno. Z ciebie zabierzemy krew i tłuszcz. Co chyba ci tam doda jakieś czachy. I zatrudnimy cię, mój drogi. Nie no, przygotowana jestem. Jeszcze kilka zębiaków trzeba, można będzie wskrzesić. Właśnie rozmawiałam z wami w komentarzach na temat tego, jak fajnie przyspieszyłoby jednak to progres na początku gry, jak się zaczyna. I jednak to farmienie, żeby budować wszystko, naprawdę zajmuje mega dużo czasu. No i... Na początku to by było fajne, tylko kwestia tego, czy jak trudno by było to zrobić na początku. I tak szczerze nie wiem, czy trudno. To gwoździe i części. Gwoździe i części musimy zrobić, bo nie mamy tego za bardzo. Zrobimy 5 razy gwoździe. I kilka razy części. No także... Myślę, że nie trudno by było zrobić nawet taki właśnie głupi tartak, czy taką jedną z kopalni, a to już na początku by naprawdę przyspieszyło fajnie rozgrywkę i nie trzeba by było spędzać godzin poza nagraniem, żeby cokolwiek... Oj, tutaj
tutaj zrobić. Dobra. Nie, umieść, wykonaj. I ty jesteś złotego poziomu, kolego. Oj. To ty robisz złotą cebulę. Nie. Wykonaj. Wiesz co, jak ja bym zrobiła więcej nawozu, to mogła ci tutaj dać coś. Dobra, rób to zboże. A nie, i tak muszę to ulepszyć. Bo będę tu i tu kolejną budowała farmę. To ewentualnie jeszcze zbuduję trzecią. Czyli to będzie piąta. Piąta, szósta. To ewentualnie może jakieś swoje. Kolego, możesz wyjść stąd? Nie chcę cię tak, wiecie, z młotka potraktować. No. Wiem, że tam twój kolega mówił w piwnicy, że to lubi tak, ale może nie każdy tak lubi. Aha, teraz ja się zablokowałam, tak? Tak. No pięknie. Ukochany dom. No to ukochany dom. I wiecie co, jak już tu jestem, to ja pójdę zrobić ten nawóz srebrny, bo i tak będę musiała ulepszyć tę farmę. Tylko co ja potrzebowałam na nawóz srebrny? Dajcie no mi zerknąć. Na, a ja mogę zrobić jeszcze dwa nawet. Ło, no to elegancko. A złotego trochę mam, więc chyba wszystkie stacje ulepszymy. Będę musiała usunąć tamte... Czemu tędy? Nie tędy. Polecimy sobie przez dom. Może na drzemkę. O, dzisiaj kupiec przychodzi, to też będzie trochę kasy. Bo w sumie ostatnio byłam, odebrałam pieniądze, nie było tego zbyt wiele. No i teraz... Teraz no kolejna wizyta, tylko dopiero jak się skończy dzień, to on zostawia pieniążki, prawda? Więc następnego dnia sobie pójdziemy po odbiór. Teraz pójdziemy dokończyć jeszcze te ogródki. No i elegancko. Tu muszę jakoś przejść naokoło, ale jak ja tu przejdę teraz? A ja tu teraz nie przejdę. No kurde, muszę to usunąć. Serio? Tak nie może być. No dobra, to pójdziemy sobie w ten sposób. Usuń. Te trzy usuniemy. Żeby miał jakiś dostęp. Raz. Dwa i trzy. Przynajmniej będę miała przejście. Dobra, ty budujesz na razie zboże. Znaczy budujesz, tworzysz. Drugi poziom. Trzeci poziom. Chodź, kolego. Nie, wykonaj. I ty będziesz robił może złote dynie. A czemu nie? Ty rób dynie, ty cebulę. Chyba, że ciebie z tego zboża na razie zabiorę. Zaraz zabiorę. I postawię cię tutaj. I dam ci coś złotego do roboty. No, wtedy hajs będzie się za skrzynki leciał, myślę. To musiałabym znowu srebrne. I złoty. Kolego, czekaj, teraz jak ja się tam gdzieś dostanę się do ciebie. Nie, teraz nie chcę nagle wykonać, tylko teraz chcę wejść. No patrzcie, jak chcę wykonać, to mi daje wejść. Jak biorę, chcę wejść, to mi daje wykonaj. Chodź tu. Zmieniasz miejsce pracy. Będziesz robił soczewicę. No pięknie to wygląda. No tak, kurczę, stoją jak w jakiejś fabryce, jak niewolnicy, tak mi się to niezbyt podoba, ale fajnie to wygląda, nie? Ojoj, to i to odkładam, to też. Dobra, moi drodzy, niestety nie udało się zajść do dungeonu, ale postaram się to zrobić w następnym odcinku. Ja sobie tutaj jeszcze trochę porobię tych gwoździ i tego wszystkiego. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, my się widzimy w następnym. Bajo!